Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale. Mam nadzieję, że za mną się stęskniliście. A jeśli nie, no to trudno. Mam znowu dla Was nowy film. I w tym filmie będziemy robić makijaż walentynkowy, który będzie pełen różowości i pełen serduszek i w ogóle wszystkiego, co jest słodkie i co jest walentynkowe i no miłości, po prostu miłości. Przejdźmy sobie więc do pierwszego kroku, czyli do nałożenia bazy. Czyli standardowo u mnie jest baza nawilżająca. I nałożę ją sobie na całą twarz i wmasuję. Tak jak zawsze. Ostatnio przez to, że jest zima i są te super mrozy dosyć duże, to ta skóra niestety mi dosyć mocno wysycha. Dlatego baza nawilżająca jest dobrym rozwiązaniem na taką pogodę i na taką porę. Przynajmniej ja tak uważam. Po nałożeniu bazy zaczniemy sobie od zakrycia tych wszystkich niefajnych niedoskonałości. Więc jak zawsze użyję tego kamuflażu z Catrice. I zakryję to, co mi najbardziej przeszkadza. Niestety ostatnio trochę pojadłam niezbyt fajnych rzeczy, raczej no w sumie fajnych, ale niezbyt zdrowych. Przez to zrobiły mi się takie zmiany na skórze, jakie mam. Ale mówię Wam, wracam. Od przyszłego tygodnia zdrowe odżywianie, ćwiczenie i w ogóle wszystko, co się da i zobaczymy. Jak to wyjdzie, bo ostatnio troszkę przytyłam i nie bardzo mi się to podoba, więc muszę coś z tym zrobić, a nikt za mnie tego nie zrobi, także biorę się za siebie i trzymajcie za mnie kciuki. Nałożymy sobie podkład. Ja użyję tego z NYX-a, tego wodoodpornego, który jest super kryjącym podkładem. Z tego względu właśnie, że mam pełno tych jakichś zmian i zaczerwienień, więc ten podkład dobrze mi zrobi. I nie będę musiała go też kłaść nie wiadomo jak dużo, żeby to wszystko ładnie się wygrało, więc biorę sobie na gąbeczkę i wklepuję w twarz. Mam wrażenie, że jestem trochę za bardzo czerwona. Ale to może kwestia tego, że mam bardzo ciepło w domu. I dlatego tak się czuję. I tak, takie policzki mam zaróżowione lekko. Od razu Wam mogę powiedzieć, że w sumie no trzeba by tonę szpachli zawsze nałożyć, żeby zakryć wszystko. No a ja nie chcę nakładać tonę szpachli, więc mimo wszystko będzie mi tam gdzie niegdzie coś tam wystawać. Ale to nie są zdjęcia, to nie jest photoshopowane i takie są realia i co innego, co mamy powiedzieć po prostu na to. Takie życie! Po nałożeniu podkładu przejdziemy do nałożenia korektora. Zastanawiałam się nad tym z Infallible albo tym Maybellinem. I chyba dzisiaj wezmę tego z L'Oreala. Ale wezmę go tylko odrobinę, żeby za bardzo się nie stapecić. Trochę sobie rozświetlimy. I będziemy jechać coraz dalej. Więc rozblenduję sobie go. On mi trochę rozjaśni tutaj tą okolicę pod oczami. A mam trochę za dużo worów na tym oku. Bo się trochę dzisiaj nie wyspałam. I może trochę tego użyję, żeby zakryć odrobinę bardziej. Minimalnie. Jeżeli chcemy tak zakryć te swoje niedoskonałości, to musimy takie delikatnie tylko przyklepać. I rozetrzeć tak granice ewentualne. Okej. Czoło jeszcze zostało? Mamy już nałożony korektor. Zaczniemy sobie od oczu, potem przejdziemy dopiero do konturowania. Więc nałożę sobie bazę, standardowo z NYX-a i wklepię sobie w powieka. Żeby mi się też nie zrolował ten korektor, który mam pod spodem,
mogę sobie lekko utrwalić już pod tym, nie podkładem, pudrem. I przy okazji, jak się osypie mi cokolwiek, to będę mogła łatwiej to wszystko zgarnąć. Więc wezmę sobie tutaj, przypudruję te okolice pod oczami. I mogę też przypudrować powieki. To też mi się nie będzie tutaj wszystko rolować. Wiadomo, że jeszcze położę ten jasny jakiś cień na powiekę. Ale puder już też nam coś zrobi. No dobra. To zacznę od nałożenia właśnie jakiegoś jasnego cienia. I wezmę sobie paletkę z Vibo. Tą z czarną. Neutral Eyeshadow. I nałożę sobie puchatym pędzelkiem ten taki jasny, kremowy Naked Look na całą powiekę. One są fajne, te z Vibo paletki w sumie. Znaczy, no może nie są jakoś super napigmentowane mocno, ale no dzięki temu można dokładać i nie zrobi się plamy, więc mi się, jak zaczynałam w ogóle cokolwiek próbować malować na oczach, to właśnie malowałam tymi paleckami. I nie było tragedii. Okej. Pomalowaliśmy sobie nasze oczka białym cieniem. I teraz nałożymy sobie ten oto cień. To jest cień Hollywood Boulevard. Boulevard, chyba tak się to czyta. I nałożę też puchatym pędzelkiem, zaczynając od zewnętrznego kącika oka. No i delikatnie będę go rozcierać. Dzisiaj wyjadę troszkę więcej. Trochę poszaleję. I dodam więcej dla pigmentu. I potem będę mogła sobie to wszystko rozetrzeć białym cieniem. Będzie różowo. Okej, to teraz sobie to wszystko rozetrę. Wezmę sobie puchaty pędzelek. Ten nasz neutralny cień. I rozblenduję sobie granice. Rozblendowane. To teraz nałożymy sobie cień z tej paletki NYXa Ultimate'a. Ten super żarowiasty różowy róż. Tak, różowy róż. I nałożę go sobie od zewnętrznego kącika. Dołożę sobie tego ciemnego, bo mi się tu zlewa. Jeden z drugim. I sobie rozblenduję te dwa kolorki razem, żeby się połączyły. I standardowo jasny cień. I jadę sobie tutaj przy okolicy, żeby móc to rozetrzeć i nie było granicy. Okej, i teraz wezmę sobie płaski pędzelek, cień, ten z kalendarza NYXa, jeszcze go nie używałam tak w ogóle, bo nie miałam jakby okazji, i wezmę sobie klej, glitter primer z NYXa, i za jego pomocą sobie nałożę, będzie lepszy efekt. Będzie się ładniej odbijać, mam nadzieję. Biorę sobie odrobinę tego kleju na pędzelek płaski mały, o taki, i maczam w paletce i nakładam na powiekę. Mogę też wziąć trochę tego kleju, wklepać tu w powiekę i dopiero wtedy dołożyć
tego błysku. Idziemy z tym. Co się będę. No i ładnie nam się błyszczy to oczko. Tu mi się sypło. Podoba mi się ten błysk. Ładny jest. Taki wpadający w różowy złoto. Jeszcze pewnie jest rose gold. Of course. Zapomniałam jak się ten dzień nazywa. No i teraz sekcję już nałożyłam. Przejdziemy do dołu. I na dole. A może i na górze. No my. Wezmę tego różu, co go brałam na tą powiekę zewnętrzną, z wewnętrznym kąciku. Więc biorę sobie ten cień. I zaczynam sobie tutaj smarować na dole. I delikatnie przyciemnię tym takim, taką wiśnią trochę w sumie. W samym zewnętrznym kąciku, tak delikatnie. Mogę sobie to delikatnie rozblendować, jeżeli chcę. I nałożę sobie też tego brokatu na dolną powiekę. I muszę sobie zgarnąć, bo mi coś się tu sypło. I oko mi łzawi. Great. Będę jeszcze poprawiać w takim razie na końcu. No, to mamy pierwsze oko zrobione. Teraz czas na drugie. Mamy drugie oko. To teraz przejdziemy sobie do zrobienia brwi. Czyli standardowo biorę sobie grzebek. Będę rozgrzebywać, rozczesywać moje super cienkie brwi. Nałożymy żel do brwi z Golden Rose. I delikatnie je przyciemnię. I przyciemnię je cieniem z tej paletki Vibo. I to będzie cień Secret A. On jest taki dosyć chłodnawy, więc jest spoko. Brwi powinno się robić w bardziej chłodnawym tonie. Więc biorę taki skośny pędzelek i wypełniam brwi. Normalnie bym pewnie tego nie robiła, bo zazwyczaj tego nie robię, jak chodzę na co dzień, ale że mamy dosyć mocne oczy, to wypadałoby, żeby te brwi też były delikatnie mocniejsze. Przejdźmy sobie teraz do konturowania. I wezmę bronzer z paletki Maxineczki z Revolution. I standardowo na policzki, raczej od kości policzkowej, na skronie. Teraz nałożę sobie róż i nałożę ten róż w sticku z Makeup Obsession. Nałożę go odrobinę więcej, no bo to jest różowy makijaż, więc zaszalejmy po całości. Rozświetlacz. I rozświetlaczem będzie moim cień Infiltration z paletki Daydreamer z Makeup Obsession. On jest taki spoko. Ładnie błyszczy. Rozblenduję sobie trochę takim wachlarzykowym pędzelkiem, żeby nie było żadnych plamek. I też wezmę odrobinę tego cienia i dam jako rozświetlenie w kącikach. Mogłoby się wydawać, że już idziemy do końca, ale nie. Moi drodzy, jeszcze nie idziemy do końca i jaką mówiłam, że będą serduszka i będzie serduszkowa, to ja słowa dotrzymuję i serduszka będą. Więc wezmę sobie tą paletkę Daydreamer. Wezmę ten różowy kolor o nazwie True Love. Nie, żeby inaczej. I na początku
Ogólnie zacznę sobie od tego, że nałożę delikatnie, żeby mi się te cienie przykleiły. Więc nałożę na policzki delikatnie bazę. I zrobić takie malutkie serduszko. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Żeby wyszło równo. Jest. Dołożę trochę więcej, żeby było bardziej widoczne. I to samo zrobimy z drugiej strony. Więc też sobie wezmę bazę. Staram się zrobić to dokładnie w tym samym miejscu. Dobra. Chyba będzie równo. I robię dokładnie to samo, co robiłam na poprzedniej stronie. Wow, wyszły prawie równe. Chyba lepiej nie będzie. I teraz robię to samo, co robiłam przy oczach. Biorę glitter primer. Odrobinę. I będę przyklejać na te serduszka brokaciku. Wezmę sobie ten cień, też z tej samej paletki Flame, ten taki super różowy. I lecimy. Moje super serduszka są już całe brokatowe. Więc jak są już całe brokatowe, to możemy przejść do rzęs. Dzisiaj sobie będę zakładać sztuczne rzęsy, ale to i tak najpierw muszę wytuszować i zakręcić te moje rzęsy. Więc biorę sobie zalotkę i lecę z tematem. Jeszcze zanim położę tusz, to delikatnie przepudruję całą tą twarz, żeby się to wszystko nie rozlazło. Tusz. I teraz czas na rzęsy. I voilà. Przy okazji jeszcze zrobiłam usta i usta zrobiłam pomadką z NYXa. I tak jak widzicie, tak się prezentuje cały mój look walentynkowy. Tak jak zwykle, zostawcie subika, komentarz, wejdźcie na Instagrama, polubcie zdjęcie, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. I widzimy się w następnym tygodniu.